patrzyłem trawę, mówię, jeszcze nie jest, nie ma nocy, a słyszałem motocykle, jak kosiłem, mówię, nie, no muszę na betę wyjść trochę pojeździć. To nie mogłem się powstrzymać, nie? Nie wiem, która jest, chyba pół do ósmej albo coś po pół do ósmej. Zawsze lubiłem wieczorem trenować na kole. I tak potrafiłem do 22:00. Nawet po nocy. To ludzie na wybory przyjechali głosować. Oj, kolejny ścigacz. Oj, dawno na gumie nie zapałem tutaj. O jedzie. Przyjechał za mną? No tak, kto się? Ale kto to? Siema. Ale ci dzisiaj widziałem chyba gdzieś. Na Rondynie chyba. Na montach cię widziałem. Na montach? Byłem cię na montach. No, tak gdzieś po 12:00. Przed pierwszą. No nie, nie, ja cię nie wieczorem. Aha, aha, aha. 350? 350, no. A ty co masz? To jest 50. 50? Tak. Na koło idzie? No nie za bardzo. Jak masz na imię? Olek. Olek? Tak. A jestem Jarek. Na filmie będziesz. Dobra? Na kanale będziesz. Black Opso. Oglądam. To chodź sobie, pojeździmy trochę. To cię nagram też, jak jeździsz. A potem pokażesz nam maszynkę, który to rok jest w ogóle. Wydaje, ale to jest chyba podobne do KTM-a, nie? Ja wam powiem, ta ulica jest magiczna. Dobra, i nawrotka.
musimy sobie fotę zrobić. Wiesz co, fotę sobie zrobimy. Ja mojego nie gaszę, bo wiesz co, nie wiem czy go zapalę. To jest Senda? Tak, Senda. Wygląda jak KTM, ci powiem, jak Duke. Bez kitu. Naprawdę. No. Lampa, ten przód, błotnik. Który to jest rok? To 19, bo to jest poliftowe, polifty właśnie takie są. 19, ale ty, no powiem ci, kulturka. Cud do SXV. 450-550. Bo to jest w sumie od Aprili, oni mają podobne właśnie tutaj czasy. Ale to budowa. Jak tu zrobić zdjęcie, żeby, kurde, ja już wiem. Nie wiem. Rękawiczkami caprę. Chodź tu. To będzie fajne, bo czekaj. Czekaj, jeszcze jedno, tylko w jakimś innym tym. Kurde, no perfekt. Zobaczcie zachód słońca. No. Kurde. I dwie maszynki. W tym roku kupiłeś? W zeszłym roku. A. To jest 19 nierobione fabryka. A ile dałeś, powiedz, za nią? Za to 9 koła. 9 koła? No. A to nie są duże pieniądze tak naprawdę. A porządny sprzęt? No, jedyne co z nożymi miałem, to tylną wsparcie i oporę. Ja na pewno od seryjnych lepiej wyszłałem. Jeszcze by można było z wydechem coś pokombinować, nie? Odjadę trochę tym, bo hałasuje jak dziś. Ale się prezentuje elegancko. Ona chodzi teraz? No. Fabryka, nóżka, kurde. Bardzo szybko jest. No. No, 80 decybeli napisane na zmianę. Bardzo cichutki. Fajne jest, jak się mieszka na przykład na dużych blokach, bo nie obudzi się sąsiady. No. Starter ma, czy kopka? Kopka. Coś... Kolei nie wyrzucałem, bo... No, ale można się pomylić, że to jest KTM, wiesz? No to mnie też bardzo cieszy. No, można się pomylić. Jedyne, co to jak na KTM-a, to za cichę. Za wolno. No ale wiesz, wydech możesz tu, jak ją odblokujesz, wydech zmienisz, możesz jakiś fajny dać wydech wtedy. Tak się w tym roku już pójdę na sprzedaż, bo będę większą kategorię. A, czyli co, 125? No. Pewnie, trzeba się rozwijać, nie? No stopniowo, żeby nie było tego wydania mocnego. No. A ja właśnie byłem w ogrodzie, nie, i kołoszenie, a ja już byłem, tylko na ścigaczem jeździłem. Ale to tak było, tak do po drugiej jeździłem. I mówię, kurde, słyszę te motocykle. Nie, no muszę jechać. Ja wiem, się tak samo. Ładna pogoda. A wiesz, a pogoda jest, aż się prosi, nie? No. No, fajny kask masz, fajny kolor. Pasuje to wszystko. Nie było to planowane, ale się zgrało. No, nie. Super.
zakręty, w nim są... Po prostu to jest zabawa, kidanie. No. To nie ma ale... też mocy, no tam to jest fajne w ogóle, wiesz, fajne opony, to... No. Postarali się, powiem ci. Postarali się. Jedyny minus to jest ten kranik podciśnieniowy. Bo jakby on raz mi walnął i musiałem, nie wiedziałem właśnie co to jest, co to się działo i rozbierałem cały gaźnik, wszystko i dalej nie odpalał. Mhm. I to był właśnie ten kranik, bo to działa tak, że jak silnik pracuje, to wytwarza podciśnienie i otwiera go. Aha. To jest takie, jak się zepsuje, to już się go nie odpali. Dlatego chyba następnym razem już wstawię zwykły taki otwierany kran. No, jedyny minus. No. Ale naprawdę fajna maszynka. Fajne są też kierunkowskazy, to jest to bardzo czterne. No, mam takie same dobety, wiesz? W sumie jak tak dłużej będę na supermoto jeździł, to chyba założę te kierunkowskazy. Ale... Tylko że znowu bym musiał, wiesz, ten tył założyć, nie? Bo wtedy masz też ten taki długi? Tak. Cały to, ogon, to nie? To jest takie brzydkie. No. To można to przerabiać. O tu jakbyś już rzucił, to już by było lepiej. No tak. No nie? Powiedz, no. Już tu. Trochę to tak dać wyżej. Bo tutaj lampy się nie wytnie. Wszystko idzie wyciąć. Dojdzie tutaj wyciąć, ale tego do góry jeszcze nie da. Albo po prostu cały ten ogień. Bo już tam sprawdzałem, trochę zabawy by było z tym. Coś pokombinować zawsze można. No. To co, pośmigamy? A potem gdzie jedziesz? Na chatę? Nie, chyba do domu już pojadę. Gdzie? Do domu chyba pojadę. A, no to ja też. Ale przez miasto, nie? Do miasta jedziesz, nie? Nie, ja tam jeszcze. Ale można przez miasto przejechać razem. Aha, no dobra. Nie, ja tylko ostrzegam, bo wolno ją dość jedzie. No to nic, ja też wolno jeżdżę na kole. Mnie szybka jazda nie interesuje, już się szybko najeździłem. Ja przede mną jeszcze życzę. No, spokojnie. Ale jeszcze tu parę przejazdów na kole, dobra? Jeden raz! To w ogóle wszystko jest fajne, muszę wam powiedzieć. I jak jadę ścigaczem, to ścigacz jest fajny. Jak jadę raptorem, to raptor jest fajny. Jak jadę supermoto, to supermoto jest fajne. Jak jadę enduro, to enduro jest fajne. To jedziemy na chatę. Mówi, że zakręty to super się robi tym super muciakiem. Ale będzie zmieniał na 125, zmienia kategorię. To ciekawe co wtedy kupi.
dobrze jedzie. No i trochę tych biegów musi nas zmieniać. No nie ma sprawy, my prędkości nie potrzebujemy. Chciałem kierunkowskaz włączyć. Ale wiecie co, założę. Założę. Założę jeszcze oponę do przodu supermoto. Narobiliśmy, nie? To Olek, to trzymaj się, odprowadzę cię kawałek. Ale powiem wam, że i tak najlepiej to jest mi na supermoto, dlatego że wspomina się stare czasy, jak się jeździło romecikiem czy innymi sprzętami. No to jest coś pięknego, nie? No jeszcze beton można fajnie na kole pojeździć. Bezpiecznie przede wszystkim. To nara. Hej, trzymajcie się.